11 maja, godzina 19:29. Witamy serdecznie ze stadionu w Ostrowcu. Sędzia pan Piotr Marcinkowski za chwilę rozpocznie to spotkanie. Drużyny wystąpią natomiast w zestawieniach. Cinku Morek numer 14, Kosei Iwao numer 20. Rozpoczyna od środku Iwao. Konrad Cymerys. Ciekawostka, zawodnik zaledwie 15-letni. Krzą. Stąd Orlik. Nie ma faulu w sytuacji bramkowych z gry jedni i drudzy, więc może stały fragment, jeszcze żółta kartka dla Orlika. Chyba za dyskusję po wcześniejszej akcji. Podejrzewam, że tutaj będą pewne instynkty, które będą powodowały, że będzie tam w prawą stronę schodził Feret. Feret i Brągiel. Wycofanie Fereta, Orlik. Orlik, uderzenie! I piłka o centymetry mija słupek. Wydawało się, że ostry kąt. Natomiast Surkowski. Iwao. Niebezpiecznie Iwao. Tutaj zamieszanie ogromne. I w końcu gwizdek sędziego. No ale w pewnym momencie zastanawiałem się, kto wepchnie tą piłkę do siatki i ona tańcowała w polu karnym gdzieś na piątym, szóstym metrze samym sobą. Iwao, Orlik, przyspieszyła teraz siarka, Lisowski, dośrodkowanie, zamyka, uderzeniem Konrad Misztal. No i groźna sytuacja. Dwie minutki doliczone do pierwszej połowy. Pierwszych 45 minut. Sędzia używa gwizdka do usłyszenia po 15-minutowej przerwie. Krzo. Zimnicki. Tracą piłkę gospodarze, niebezpiecznie Lisowski do środka, do Orlika, Orlik, cały czas Orlik, uderzenie zablokowane, no sporo szczęścia drużynie pomarańczowo-czarnych, a teraz wypuszczony zostaje Pisarek, uprzedzony, jeszcze interwencja bramkarza. Teraz jest bramka! Stały fragment gry, to o czym mówiłem. Nie mogły drużyny z akcji stworzyć sytuacji. Udało się po rzucie rożnym. Szymocha wbija piłkę z bliskiej odległości. Tam wcześniej spore zamieszanie. No i drużyna faworyzowana tak naprawdę w tym spotkaniu obejmuje prowadzenie. Jeden, jedyny błąd ostrowieckiej defensywy. Jeszcze troszeczkę brakuje, ale kto wie. Teraz kolejna sytuacja, sygnalizują rękę zawodnicy siarki, ale sędzia nie podziela zdania tarnobrzeskich piłkarzy.
Nawrot. Nawrot! I doskonała interwencja Cymerysa. Bardzo dobry strzał. I spektakularna interwencja 15-letniego bramkarza Siarki. Głęboko ustawiony Orlik domagała na jego drodze. Popatrzmy, Orlik. Orlik schodzi do prawej nogi. Jodłowski, Jodłowski przy słupku. I bardzo dobra interwencja, tym razem Oskara Klona. Łapie się za głowę Jodłowski. Wystawiona piłka, czyste pole. Dystans dosyć znaczny. Lis z pierwszej do kołoczka. Sulkowski źle poddaje do Nawrota. Nawrot, Nawrot, uderzenie z dystansu. Odbija piłkę przed siebie Konrad Cymerys. Kołoczek przejmuje piłkę. Podanie do Zdyba. Powalczy o piłkę Zdyb. Jeszcze jest Pisarek. Pisarek! I będzie rzut karny, faulowany Dominik Pisarek. Wcześniej leżał na boisku, upadał Paweł Zdyb. Jeszcze żółta kartka dla zawodnika Siarki. Chcę dostrzec, który zawodnik został już spłukany żółtą kartką. I co ciężko pracowało na wyrównanie. Mazurek czy Cymerys? Skupiony Mazurek. Gwizdek, Mazurek. Mazurek jest 1-1. Wyrównuje Łukasz Mazurek. Radość na stadionie. Szo doprowadza do remisu. No i w końcu powody do radości mają kibice Szo. W ostatnim czasie sporo gromów spadało na ostrowieckich piłkarzy. A dzisiaj z ambicją podeszli do wyżej notowanego rywala. Zaczną od autu goście. Rozpędza się teraz prawą stroną Siarka. Dobry powrót Nawrota. Domagała, wyprowadza piłkę. Jeszcze faulowany bez piłki. Domagała. I czerwona kartka dla Orlika. Miał już żółtą wcześniej za dyskusję. Teraz przebiegając tam wyhaczył Domagałę. Nie wiem, czy było to celowe zagranie, szczerze mówiąc. Nie widziałem tego aż tak dobrze. Mój wzrok podążał za piłką. Być może zaraz. Wydaje mi się na plus. Zimnicki. Iwao. Rozciągnięcie na lewo do Prusińskiego. Teraz Sulkowski. Dobre dośrodkowanie Iwao. Jeszcze raz Iwao i mamy bramkę. 2-1. Siarka wraca w wielkim stylu, grając jednego mniej. Znakomite dośrodkowanie Sulkowskiego. Iwao na raty pokonuje Oskara Klona. O ile przy pierwszym uderzeniu Oskar Klon wybił tą piłkę, no to przy dobitce już byłby szans. Iwao zdobywa swoją 7. bramkę w barwach Siarki. W 12. spotkaniu w barwach tego klubu dorobek bardziej niż dobry. Zwieszone głowy zawodników z Ostrowca. To nie tak miało wyglądać pewnie. Ostatni gwizdek sędziego Marcinkowskiego.